W Narolu podsumowano 3-letni polsko-norweski projekt dotyczący wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych. Samorządowcy z Narola i Choryńca Zdroju, dodatkowo z Węgorzewa, w jego ramach uczyli się, gdzie i jak szukać pieniędzy na ratowanie zabytków i jak je wykorzystać tak, aby stały się turystyczną atrakcją. Samorządowcy i naukowcy z Polski i Norwegii oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa wspólnie opracowywali strategię ocalania od zniszczenia zabytkowych obiektów. Często mają one bogatą historię i wielką wartość dla lokalnych społeczności. Problemem jest jednak brak pomysłu i pieniędzy na ich zagospodarowanie. Samorządy mają bardzo duże możliwości i narzędzi, żeby dbać, chronić dziedzictwo kulturowe, ale też, żeby móc się rozwijać na podstawie dziedzictwa kulturowego. Wybraliśmy takie gminy, które właśnie już trochę działają w tym zakresie, Narol, Choryniec Zdrój i Węgorzewa. Centrum koncertowo-wystawiennicze w Narolu jest doskonałym przykładem na to, że nawet stary, zniszczony obiekt można dobrze wykorzystać, tak aby przyciągał turystów i artystów. Taki sposób zagospodarowania niszczającego zabytku spodobał się Norwegom. Nasza gmina jest podobnej wielkości co Narol, dlatego też chętnie zaangażowaliśmy się w ten projekt. Chcieliśmy podpatrzeć, jak tu dba się o zabytki. No i jesteśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie, że macie tu tak cenne obiekty i że tak pomysłowo je wykorzystano. Samorządowcy już dostrzegają efekty 3-letniej współpracy. Przyznam się, że zmieniłem podejście nawet do niektórych obiektów, które wcześniej uważałem, że należy usunąć, bo praktycznie zagrażają bezpieczeństwu, za duże koszty remontu będą z tym związane. Dziś efekty realizacji projektu Dom Dziedzictwo Obok Mnie podsumowano podczas konferencji w Narolu.